Cześć, z tej strony Czarownica i mam nadzieję, że wszyscy fani Harry'ego Pottera już mają wielki uśmiech na twarzy, taki jak miałam ja, bo dzisiaj mam do pokazania albumik właśnie w tych klimatach. Powstał on, słuchajcie, na bazie, która, zobaczcie, wcale nie jest taka mała, bo ona to jest moja ręka. To jest baza, którą ja dostałam od Zuzy Guaj do przetestowania, więc jeżeli macie jakiekolwiek zapytania i tak dalej, to odsyłam Was do Zuzy. Nie wiem, czy ona jeszcze gdzieś takie bazy posiada. Może posiada, więc słuchajcie, gdyby ktoś był zainteresowany samą bazą, to no niestety muszę Was odesłać do Zuzy, gdyż w tej chwili nie mam pojęcia, gdzie można byłoby taką kupić. Ale za to papiery, których użyłam przy robieniu tego albumu, to jest kolekcja Zoju Waiting for a Letter. I ta kolekcja jest, ona jest dostępna. Co więcej, wyszła druga edycja tej kolekcji, więc jest więcej wzorów do wyboru i tak dalej, więc sobie idźcie do Zoju, pooglądajcie sobie, co tam jest. Ja przy tym albumie, robiąc go, posiadałam tylko jakieś naprawdę małe resztki tej kolekcji, więc zaraz zobaczycie, w jaki sposób jest on tutaj ograny, tak żeby tego papieru za dużo mi nie zeszło, no bo go po prostu nie miałam. I teraz tak, na okładce mamy tutaj taki shakerek i ja postanowiłam, jak widzicie, użyć kolorów domów, ale też nie chciałam, żeby tutaj za bardzo zasłaniało mi te biegające cekiny w tej wewte, więc użyłam tutaj tylko literki H. I tutaj mamy sowę na miotle. I teraz tak, wszystkie karty, słuchajcie, są takie same, w sensie tylko na okładce jest ta dodatkowa część z shakerem, natomiast normalna karta to jest po prostu herb. Jak ja to ograłam? Zrobiłam to w ten sposób, że każdą kartę obkleiłam na czarno papierem, a potem pastą pozłotniczą i jakimiś tam farbkami złotymi po prostu po każdej kartce pomazałam takie bazgrolaki, jak tutaj widać. No i przez to już miałam tło, które tylko papierami ozdabiałam, natomiast nie wyklejałam całego albumu tymi papierami. Zwłaszcza, że tu by ich strasznie dużo zeszło, bo zobaczcie, to jest 30x30 i jak ja je tu przyłożę, to ono tak naprawdę na styk starcza mi, odtąd dotąd jest, od razu nawet sunę pod spód tą kartkę. Zobaczcie, więc tu wychodzi tak naprawdę jedna kartka na jedną stronę, więc no nie miałam tyle papieru. Więc tak, do tego postanowiłam, że właśnie głównym przewodnim tematem dodatków będzie złoto, więc wyciągnęłam przeróżne złote pudry do embossingu, które miałam, no i właśnie tutaj mamy taki puder, który jest chropowaty, tutaj mamy taki błyszczący i nie będę ukrywać, słuchajcie, to jest patent roku, który odkryłam, bo musiałam. To były bardzo delikatne takie zawijaski i one mi się po prostu złamały, więc właśnie tutaj nałożyłam tonę przeróżnych pudrów, do tego jeszcze na wierzch brokat i zrobiły się takie grube i solidne. I myślę, że to jest fajny patent, jeżeli macie jakieś takie właśnie cienkie rzeczy do odratowania. To nałożenie pudru do embossingu sprawia, że to jest taka, wiecie, dodatkowa warstwa plastiku, więc może sprawdzi Wam się ten patent. A do tego jeszcze brokat, który też ma swoją strukturę i grubość, no mi tutaj uratował tak naprawdę tą pracę, bo musiałabym coś tutaj nożykiem docinać, kombinować, a tak to te zawijaski tutaj jeszcze są. No i na grzbiecie całość jest bindowana na kółeczka. Mam tutaj gnieciuszki, na których sobie po prostu też, zobaczcie, wyembosowałam tekturkę. To są dwie tekturki sklejone razem. To nie jest sklejka, już Wam pokazuję, bo wyszło takie grubiutkie jak sklejka, natomiast nie, to są dwie tekturki sklejone razem i po prostu wyembosowane. Tu jest chyba ze dwie warstwy pudru do embossingu nałożone. I do tego mam tutaj jakiegoś chwościka i bawiłam się urządzeniem do robienia pomponów z włóczki. I ponieważ takiego miałam, a stwierdziłam, że to jest fantastyczny kolor maroon, o, jak sweterki pani Weasley, więc stwierdziłam, dobra, to go sobie tutaj dołożę, tak żeby po prostu coś się tutaj działo. No i kolory też mamy takie hogwardowe, domów Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff i Gryffindor, więc wszystkie tutaj kolorki mniej więcej odzwierciedlają okładkę. Miałam mega problem, słuchajcie, z którymś z kolorów
chyba z żółtym, tak, że nie miałam żółtego cekinów. Czerwone się znalazły, zielone się znalazły, niebieskie, owszem, a nie było żółtych. I tutaj żółte akurat mam pomieszane z brązowy, taki miks Akcjona gdzieś kiedyś był. I stwierdziłam, że wygląda to całkiem nieźle, więc tak już tutaj zostało. Coś musiałam rzucić. No i już Wam pokazuję pierwszą stronę. Idźmy może w ten sposób. I tu tak, na pierwszej stronie, zobaczcie, mamy tylko tak naprawdę z papieru wycięte tutaj elementy, które ozdabiają mi ten, powiedzmy, layout, tak, no tą stronę. I tu mam taką ukrytą małą kieszonkę, gdzie tu można sobie przykleić zdjęcie. Tu mi wyskakuje szczurek na kuli. No i zdjęcie jeszcze tutaj też spokojnie się zmieści, albo jakiś opis. No i tu jest taki mały, magiczny, że tak powiem, no nie wodospad. Nie wiem jak to nazwać, magiczny setup na zdjęcia. Zdjęcia można sobie wkleić tutaj, malutkie, tu na pewno jakieś. I zobaczcie, jak to się przesunie, tylko nie pamiętam w którą stronę, w tą, to tu nam wyjeżdża dodatkowo ukryte zdjęcie. Także taki patencik i właśnie nie pamiętam, ale chyba nie, bo można to było jeszcze podkleić tak, żeby tutaj taga włożyć. Natomiast ja już tutaj tego chyba nie zrobiłam. Tutaj mam kolejną stronę i mam tutaj podniesiony ten elemencik nieprzyklejony, tak właśnie, żeby tutaj można było wkleić sobie dodatkowe zdjęcie. I tu mam kieszonkę. I to jest kieszonka też, słuchajcie, skrapcesoriowa. Tu mam taga i zamontowane to jest na tej zasadzie, że mam tutaj po prostu tylko spinacz, więc będę mogła sobie to dokleić albo nawet go zostawić. Dobierałam tutaj te wszystkie elementy właśnie w takich kolorach domu Hogwarts. Tu oczywiście zielony od Slytherinu. I mam tutaj karty z kolekcji powycinane. I po prostu je sobie tutaj do tych kieszonek powkładałam. Także nic bardzo skomplikowanego. Wszędzie możecie zobaczyć takie obrysy białym żelopisem. To jest coś, co ostatnio mnie chciło i dalej trzyma. Więc to takie jakby elemenciki. Po tej stronie też zostawiłam sobie tutaj jakąś rameczkę, znalazłam z moich zasobów. Miejsce jest tutaj, żeby wsunąć jeszcze zdjęcie. A po tej stronie mam właśnie skrapcesoriową taką kieszonkę, która się rozkłada. Tą kieszonkę można sobie normalnie skleić, żeby ona była no taką kopertką. To się nazywa coin envelope. W Stanach w banku monety tak przytrzymują. Ale to inna historia. Natomiast ja ją sobie tutaj otworzyłam właśnie po to, żeby potencjalnie tutaj ewentualnie wkleić jakieś zdjęcie, tutaj zdjęcie, ewentualnie nawet kilka takich kart do journalingu tutaj włożyć. Także pozwolicie, że ja sobie to zapnę, bo za chwilę mi się to rozwali. Po tej stronie, zobaczcie, mamy wejście do ulicy Pokątnej. Mamy tutaj kufer 9¾ i do tego mam tutaj matę, która mi się właśnie za ten kuferek pięknie chowa. I ta mata to też, słuchajcie, czarny papier wycięty wykrojnikiem. Na to mam kawałek papieru, spinacz, nadal ten sam zielony i tutaj kawałeczek włożony, więc jeżeli będę chciała ten cytat zmienić, albo go przykleić, albo cokolwiek, to da radę. No i spinacz mam tylko udekorowany taką właśnie. Jakiś to jest chyba papierek z Akcjona dwustronny klejący, albo taśma washi, bo miałam i takie, po prostu sklejony i zaczepiony o ten spinacz. A słuchajcie, w środku mamy element, który często powstawał ostatnio w moich albumach. I to są takie schodki trójwymiarowe. Już Wam pokażę, jak one wyglądają. O, może w ten sposób. Widzicie, to są schodki. I do tego jest dobudowana taka scenka z latających książek, z listów, więc Harry się po prostu szykuje do Hogwartu, pakuje swój kufer. No i tu mamy raz, dwa, trzy, cztery miejsca na to, żeby jeszcze przykleić zdjęcia. Kolejna strona to, zobaczcie, jest tutaj belly band.
zrobiony z kolekcji i piękna Hedwiga, która leci z listem. No i tutaj, ponieważ to już musiałam mieć naprawdę szczątki tej kolekcji, zabrakło mi jakiegoś takiego sensownego, większego kawałka papieru, więc to jest, z tego co pamiętam, jakiś papier z Acciona dwustronny, zielony, bo tak pomyślałam sobie, że zielony tutaj będzie nawiązywał do Slytherinu. I to jest po prostu niekończąca się kartka zrobiona, która jest tylko udekorowana tutaj listem do z Hogwartu. I ją sobie tutaj spokojnie wkładam i jest to moja strona. Ona będzie mniej latająca w momencie, w którym dołożymy tutaj zdjęcia, ponieważ zdjęcia będą miały swoją grubość, więc no, ta opaska wtedy będzie idealnie tą matę trzymać i nic się nie będzie przesuwać. Po tej stronie mam, zobaczcie, rameczki z fabryki Vanny, wyembosowane chyba za 2-3 razy i przez to one wyglądają jak takie metalowe. A po tej stronie jest taki kieszonek z dodatkowymi dziurkami, gdzie też z papieru akcjonowego, widzę, że to jest jakaś stara kolekcja, miała bardzo fajne napisy, więc stwierdziłam, że to fajnie będzie wyglądać tutaj jako taki element dekoracyjny. I z drugiej strony, nawet z tej, można sobie spokojnie poprzyklejać zdjęcia. I tutaj widzicie, mam dodatki z fabryki Vanny, właśnie takie różdżki, jakieś tutaj eliksiry, błyskawica Harry'ego. Tutaj mamy, zobaczcie, taką pajęczynkę. No i po tej stronie mamy wodospadzik. To też, słuchajcie, jest tekturka tylko wymalowana. Kolorowałam je albo promarkerami, albo kolorowałam je tuszami. Ten chyba jest zrobiony oksydami, albo właśnie embosowałam je na gorąco. Także trzy metody tutaj kolorowania tekturek. I tu mamy po prostu wodospadzik, taki statyczny. Sporo zdjęć pomieści, zamykany na magnesik. I tutaj mamy już ostatnią stronę. Zobaczcie, tutaj mamy po prostu element do wycięcia, mapę. Na tym mamy kolejne elementy, które są tutaj tymi potions and oceans, czyli eliksiry. I do tego eliksir z fabrykowych tekturek. Na górze dokleiłam sobie Hedwigę, która pilnuje tutaj całego bałaganu. I do tego właśnie z tych papierów akcjonowych w literki dokleiłam sobie, wycięłam sobie po prostu dwie maty. Tutaj też ta, która ozdabiam tutaj na górze, ma po prostu ten sam, co wcześniej, spinacz, tak żeby wszystko było spójne. Też tutaj z taką flagą. I jedyne co śmiesznego znalazłam, słuchajcie, w moich zasobach skrapowych, to miałam ćwieki. To nie są ćwieki, to są nity, tak? Nity, bo mają dziurkę. W kształcie zielonych żabek. Więc stwierdziłam, że skoro leżały u mnie 1000 lat, więc czekały po prostu na magiczny album, w którym do mikstur można dodać żaby, więc żaby się tutaj pojawiają. Do tego oczywiście gnieciuszek tutaj na rogu, żeby coś się więcej działo. I to jest, słuchajcie, koniec. Ja nie ozdabiam ostatnich okładek, bo twierdzę, że jak się tak włoży w tą stronę, czy tak mają leżeć na półce, no to tylko ten tył, czy zdjęcie, czy cokolwiek by się tutaj niszczyło. Potencjalnie jest to miejsce po prostu na logo tego, kto to stworzył. Tak się prezentuje mój albumik. Jeszcze raz Wam przypominam, że wszystkie fantastyczne papiery w klimacie tutaj Harry'ego i magii są z Zoju, z Waiting for a Letter. No i słuchajcie, czekam na Wasze propozycje. Jeżeli macie jakiś pomysł, jaki kolejny album mogłabym skleić, to dajcie znać. Z chęcią podejmę się jakiegoś ciekawego wyzwania. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!